Dzisiaj omówimy ciemną stronę psychologii. Dziedzinę, która bada mniej etyczne i często manipulacyjne aspekty ludzkiego zachowania. Zagłębimy się w niektóre z najbardziej intrygujących i niepokojących odkryć w tej dziedzinie, a także omówimy, w jaki sposób możemy wykorzystać naszą wiedzę na temat mrocznej psychologii, aby chronić siebie i innych przed manipulacją. Czym jest mroczna psychologia? Mroczna psychologia to stosunkowo nowa gałąź psychologii, która bada negatywne aspekty ludzkiego zachowania, takie jak manipulacja, oszustwo i agresja. Mroczni psychologowie starają się zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego ludzie wykorzystują innych dla własnych korzyści, a także w jaki sposób możemy chronić się przed takimi taktykami. Niektóre z najbardziej fascynujących odkryć w mrocznej psychologii obejmują efekt aureoli. Ludzie mają naturalną tendencję do przypisywania pozytywnych cech tym, których postrzegają jako atrakcyjnych. Eksperyment Milgrama. Ludzie są bardziej skłonni do wykonywania poleceń autorytetów, nawet jeśli są one etycznie wątpliwe. Technika stopa w drzwiach. Ludzie są bardziej skłonni zgodzić się na coś, jeśli byli o to wielokrotnie proszeni, nawet jeśli początkowo nie byli tym zainteresowani. Jak możemy wykorzystać nasze zrozumienie mrocznej psychologii, aby chronić siebie i innych przed manipulacją? Istnieje wiele środków, które możemy podjąć, aby chronić się przed manipulacją. Niektóre z nich obejmują bycie świadomym technik manipulacji. Im bardziej jesteśmy świadomi technik manipulacji, tym mniej będziemy na nie podatni. Zaufaj swojemu instynktowi. Jeśli coś wydaje się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, prawdopodobnie takie jest. Zadawaj pytania. Nie bój się zadawać pytań, aby zebrać więcej informacji. Powiedz nie. Masz prawo odmówić, jeśli coś budzi twój niepokój. Mroczna psychologia to fascynująca dziedzina, która może zapewnić nam cenny wgląd w ludzkie zachowanie. Należy jednak pamiętać, że wiedza ta może być również wykorzystywana do negatywnych celów. W związku z tym ważne jest, abyśmy byli świadomi ryzyka i nauczyli się chronić siebie i innych przed manipulacją. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć mroczną psychologię i sposoby, jak możesz wykorzystać swoją wiedzę, aby chronić siebie i innych przed manipulacją.